Nadszedł dzień wolnego i nadeszła chwila nagrania cen produktów w dwóch sklepach. Pierwszym z nich będzie sklep Jumbo, który jest zaraz obok mnie. Drugim sklepem będzie sklep Aldi. Zobaczycie sklep Jumbo, jakie są tam ceny w sklepie, pod którego magazynem pracuję. I w Aldi, który jest mniej zaopatrzony niż Jumbo, ale jest sklepem tańszym. Jumbo jeszcze nie jest najdroższym sklepem w Holandii, bo Albert Heijn, który tutaj też jest, jest droższy niż Jumbo, ale Jumbo dzisiaj pokazuję, bo w końcu pracuję na magazynie firmy Jumbo. Zobaczycie, jak to wygląda. Tak zaczynając, zanim przejdziemy do sklepu, zanim wejdziemy w ogóle do sklepu, to chciałbym powiedzieć, że przyjeżdżając tutaj, normalną kwotą, którą jesteście w stanie na godzinę zarobić, już na rękę, czyli to będzie ta kwota netto, to jest 10 euro, 9,80, 10 euro. Co przy 40 godzinach, odliczając oczywiście ubezpieczenie, które jeszcze jest nakładane, to wychodzi Wam z 380 euro na miesiąc, na tydzień, przepraszam, na tydzień, dobrze, nie na miesiąc, bo tygodniówki to jest coś niesamowitego, jest to super rzecz, bo wypłaty macie z tygodnia na tydzień i łatwiej jest oszczędzać. Takie 380 euro wystarczy całkowicie, żeby przeżyć tutaj. Za mieszkanie Wam średnio biorą tutaj w Holandii 100 euro. To jest taka za tydzień za mieszkanie, więc to nie jest dużo. Tutaj za 50 euro jesteście w stanie całkowity tydzień wyżyć i na pewno Wam jeszcze jedzenie zostanie na następny tydzień. Tutaj za 50 euro jesteście w stanie wyżyć cały tydzień. A pokażę Wam, jak wyglądają ceny. Nic, ruszam do Jumbo. Pokażę Wam takie podstawowe. Za 50 euro w tygodniu jesteście w stanie wyżyć. Taką dobrą kwotą tygodniową przeznaczoną na jedzenie to jest 50 euro, bo nie ma po co więcej tak naprawdę wydawać na jedzenie, no chyba że ktoś zamawia pizzę, nie pizzę, ale za 50 euro zakupy ze sklepu stanowczo wystarczają. No i ruszam, pokażę Wam ceny. Pierw lecimy do Jumbo. Sklep w środku wygląda tak. Standardowy sklep market, taki trochę ładniejszy niż Aldi, który jest z mniejszą zawartością asortymentu. Tu jest to wszystko poukładane, ładnie na wszystko wygląda. Owoce to są zazwyczaj za kilo pomarańczy, 2 kilo pomarańczy, 3 euro. To nie jest dużo, jak tutaj zaczniecie zarabiać i pracować, mieszkać, no to nie są duże kwoty. 3 euro, mandarynki 2,69 euro. Taki worek, tu jest kilogram mandarynek. To nie jest dużo. Arbuz, taki mini arbuz 4 euro za sztukę. To już trochę jest, jakby nie było, arbuzy tu są ogólnie drogie. To są owoce, kiwi po 3 euro, 4 euro, maliny, truskawki. To są dodatki, takie pudełeczko truskawek teraz. To jest prawie 4 euro. Co tam dalej? Z warzyw. Z warzyw cebule są tanie. Warzywa są ogólnie tanie. Najdroższe z warzyw to są, z tego co zauważyłem, ziemniaki. I ziemniaki tu za 3 kilo potrafi być po 5 euro. Są tu dwa, w ogóle trzy różne rodzaje ziemniaków. I naprawdę, znawcy ziemniaków będą widzieli. Cebule tanie. Wszystkie inne warzywa są tutaj tanie. Co tam dalej? Oczywiście cola. Cola, wody. Wszystkie wody w plastikowych butelkach są tutaj nałożone taką kwotą 25 eurocentów za dużą butelkę i 15 eurocentów za małą butelkę. Jest to jakby kwota tego plastiku. Oczywiście jak wypijecie to picie, możecie tą oddać butelkę do jakiegokolwiek sklepu chcecie, które je przyjmuje. I wtedy albo oddają Wam na paragonie pieniądze, które możecie sobie na przykład za ten paragon w tym sklepie zmniejszyć kwoty swoich zakupów, że oddają Wam tam, jakby zmniejszają kwotę na zakupach na paragonie, albo wypłacić te pieniądze, czyli oddajecie do sklepu, z tym paragonem podchodzicie do kasjerki, ona Wam daje tyle pieniędzy, ile tam powinno być. Jabłka po euro 50, po 3 euro za kilo, w zależności jakie jabłka, prawda, standardowo od 1,5 do 3 euro. Banany 1,5 euro za kilogram i to jest normalna cena
Tutaj macie za euro, za kilogram jakieś promocje. Sałatki, warzywa, wszystko takie z lodówek, to tu się nie opłaca kupować. To są praktycznie, to są półprodukty i albo macie pobierane już ziemniaki, marchewki. W Holandii mi się wydaje, że ci ludzie są po prostu leniwi i kupują takie rzeczy już pobierane, pokrojone, tylko na patelnię i to wszystko. Co dalej z warzyw, to zazwyczaj te też warzywa od 1,5 euro do 3 euro kosztują. Na przykład różne sałaty są po euro, kapusta 2 euro, ogórki, można trafić na promocję, że dwa takie, wiecie, ogórki ze szklarni za 1 euro, także to nie są jakieś wygrywane ceny. Także kalafior euro za sztukę, to nie jest dużo naprawdę. Najdroższe to są sery, znaczy nabiał taki typowo i mięso. Chleb, co do chleba tutaj, chleb taki tostowy typowo kosztuje euro, jest to najgorszy chleb jaki tu jest. Bardzo często w ogóle wszędzie w tej Holandii ten chleb jest jakiś tak dziwnie robiony, że on jest niedobry. Można trafić tak jak w sklepie Jumbo na chleb taki pieczony dobry, coś jak mamy w Polsce, ale on już kosztuje 2,80 euro, 3 euro. Dlatego chleb tu jest dosyć drogi, jakby nie było. Napoje to samo, też są bardzo drogie. Pół kilo kurczaka kosztuje... pół kilo kosztuje około... kilogram kurczaka kosztuje około 5 euro. I mięso mielone też około 6 euro za kilogram, także jest to dużo. Oleje mleka, oleje takie do smażenia, takie lepsze po 3 euro. Mleko 1,5 euro. O ziemniakach wspomniałem, że są drogie, ale tu makarony są tanie. Ze spaghetti dajecie 50 euro centów za cały woreczek spaghetti. No i reszta rzeczy, jak widzicie, z puszki. Co najdziwniejsze, że kiełbasa też jest bardzo droga. I te kiełbasy są tutaj w ogóle pakowane tak dziwnie. Zaraz wam dokładnie pokażę, bo oni tutaj pakują kiełbasy, które sobie stoją na półkach. Coś takiego. Wyobraźcie sobie, jak bardzo to jest zdrowe. Prawda? Co drogie tutaj jest też, to są wszystkie ryby w puszkach. Zauważyłem, że po 3-4 euro potrafią być. Także to nie jest mała cena. Jeżeli chodzi o alkohole, no to wina sobie tu możecie kupić. Za mną jest cały regał wina, ale na przykład... jeszcze piwa tu jesteście w stanie kupić, ale już takie alkohole wysokoprocentowe jak wódka, whisky, likiery już tutaj nie kupicie. Tak normalnie musi być osobny albo w sklepie osobne miejsce, które jest zamykane. Dopiero pracownik wam je otwiera i tam wszystko sprawdza, czy jesteście pełnoletni i tam tylko to kupujecie. No albo też gdzieś osobno, są takie sklepy jak Galen Gal, gdzie są same alkohole i tam też możemy coś takiego gdzieś wysokoprocentowe kupić. Zauważyłem w tamtym roku, że Galen Gal no jest drogim sklepem alkoholowym, to bardzo drogim, ale bardzo często są bardzo duże promocje i na przykład za 0,7 Jacka Danielsa płaci się około tam 30 euro. A po promocji już te 10 euro mniej, więc opłaca się w takich sklepach kupować alkohol, oczywiście tylko na promocji. Bo alkohole w Holandii są bardzo drogie i to za zwykłą whisky potrafi być naprawdę, nie jakieś super półki wysokiej, czy jak to tam nazwać, za 20 euro. To jest dużo, dużo za dużo. Póki jeszcze nikt mnie nie złapał z tą kamerą, w sensie nie złapał, nie kazał mi znowu jej chować, no to powiem wam tyle, że tutaj mrożonki też są bardzo tanie. Wszystkie rzeczy mrożone są bardzo, bardzo tanie. Wiadomo, też nie są to jakieś super zdrowe rzeczy, ale są tanie. Więc ja, jak chcecie oszczędzić, to warto jeść mrożone. Makaron mrożone i jakiś sos i oszczędzicie, naprawdę oszczędzicie. Półprodukty, tak, półprodukty, to znaczy... Bardzo często w Holandii i wszędzie za granicą jest coś takiego. Tutaj mamy, nie wiem nawet co to jest, zupa, ale nie wiem. Macie no jakiekolwiek zupy, tam macie rosół, ale tu jest jakaś chyba fasolowa czy coś takiego. Zupy w ogóle w puszce, wystarczy to podgrzać i można zjeść. Jak ja kiedyś w Niemczech byłem i nie mieliśmy na hotelu nic do podgrzania, dosłownie nic, to taką puszkę jak ta wsadziłem do... wrzątku, w sensie cały czas bieżąca woda, gorąca, wrząca, no może nie wrząca, ale gorąca bardzo woda przez pół godziny na to leciała i potrafiło się zagrzać, ale to taka rada, jakby ktoś był za granicą i nie miał jak podgrzać. Działa, naprawdę działa, jest jedzenie ciepłe.
Słodycze i niesłodycze. Słodycze są tanie na promocjach jak zawsze i to potrafią być bardzo duże promocje na słodycze, ale na ogół te słodycze są droższe, drogie, w sensie drogie są. Co jeszcze zauważyłem, to papier toaletowy potrafi być za 8-16 rolek, potrafi być nawet po 8-9 euro, ale zazwyczaj to są ceny takie 2-3 euro za papier, także to też jest dosyć drogie. Produkty takie jak na przykład proszki do prania, jakaś chemia, są tanie i to można tu zobaczyć. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że bardzo blisko mają tak do Niemczech, żeby cokolwiek brać. Nie mam pojęcia, ale są tanie. Co z droższych rzeczy w ubikacji, no to różne perfumy, różne dezodoranty, maszynki, to wszystko jest drogie i taki na przykład dezodorant, który w Polsce kosztuje około 10 zł, 8 zł, to tu kosztuje już 6-7 euro, co jest bardzo dużo. No i to są takie droższe rzeczy. Dodatkowo tytoń tutaj, jeżeli spalicie to 20, to jest tak dziwnie, bo za 60 papierosów płacicie 20 euro, mają tu paczki 60-sztukowe, nazwijmy to, ale za zwykłą paczkę to jest około 8 euro za 20 papierosów. To jest dużo, nie oszukujmy się, to jest bardzo dużo. Tutaj z tego co wiem, no to można kupić sobie tytoń 50 gram i skręcaj sobie samemu i to się bardziej opłaca. No w sumie tak jak wszędzie. Wyszedłem już ze sklepu, tak właśnie wyglądają ceny w Jumbo, w firmie, pod którą pracuję. I jeżeli o jakichś cenach zapomniałem podać wam jakichś tam produktów, to możecie śmiało napisać w komentarzu. Ja wam mniej więcej napiszę przybliżoną cenę, jak czegoś oczywiście jesteście ciekawi. Zaraz zobaczycie różnicę między Jumbo a Aldim, który tu jest. Zaraz idę do Aldiego. Wyszedłem ledwo co ze sklepu. No nie mogłem tam nagrywać, ale to nie jest nic dziwnego, że nie mogłem nagrywać. Zaraz idę do Aldi i zobaczycie różnicę w cenach, bo jest mniej produktów, jest dużo mniej produktów, ale za to są ceny dużo niższe. Tutaj mamy Jumbo z tej strony. Tam jest Aldi. No dwa sklepy mi się trafiły obok siebie, taki tańszy i droższy. I idę, zobaczycie zaraz ceny w Aldi. Już na samym wejściu widać, że chleb z euro, jak było ponad euro trochę, za ten najgorszy chleb, to tu już jest 80 eurocentów. Te 20 eurocentów robi różnicę. Kawy tam były po 3 euro, co wam nie powiedziałem, a tu już mamy te najtańsze kawy po 2,15 euro, czyli to już jest te centy różnicy. Co tu jeszcze mamy? To są bułki, takie bułki polecam naprawdę, takie czasami sobie wypiekacie, bo ich tutejsze te wszystkie chleby, bułki są niedobre. Sami lepiej sobie upieczcie jakąś i smaczniej to na pewno, smaczniejsze jest. Papier toaletowy po 2,5 euro, czyli już widać różnicę. Mandarynki pomarańcze, tu jest 2,89 euro, czyli te 11 eurocentów mniej. Co jak kupujecie, takie robicie zakupy, to wam później no zostają te pieniądze. Jak się rozglądam, to z takich owoców, no to z około 10-15 eurocentów jest taniej. Sosy, właśnie sosy do takich rzeczy jak spaghetti. Taki sos, nie tej samej oczywiście firmy, ale w Jumbo kosztuje 3,5 euro, tutaj on jest za euro 53, więc to jest znaczna różnica. Wystrój sklepu sobie możecie zobaczyć, jest to dużo mniejszy sklep. No jest znacznie mniejszy sklep, jest tak z 4-5 razy mniejszy niż Jumbo, w którym byłem. I ziemniaki tutaj są, teraz patrzyłem, jak tam były po 5 ponad euro za 5 kilo, czy jakoś tak? No to tutaj dzisiaj jest promocja, za 5 kilo ziemniaków macie 2 euro. No, także zaraz sobie ziemniaki wezmę. 5 kilo za 2 euro, no to jest 60% promocji. Jeżeli chodzi o ser i nabiał, jest to praktycznie ta sama cena, która się nie zmienia. Tak zauważyłem, no te też różnice 10-15 eurocentów, to taka różnica mniej więcej. Picia są zauważalnie
tańsze tutaj, około 30-40 eurocentów. Co tutaj jeszcze jest takiego? Mleko tutaj po euro 20, a nie euro 80. I no i tutaj znacznie lepsze promocje są. Jak widać, tu czasami takie promocje potrafią walnąć i dużo obniżyć produkt. Za masło w Jumbo ponad 2 euro, tutaj mamy za masło euro 65. Jakąś taką margarynę 75 eurocentów. Produkty mrożone, pizze i tak dalej są tutaj też tańsze o jakieś 20-30 eurocentów. Tak widzicie, ja to trochę pourywałem tego Aldiego, ale nie chcę, żeby po prostu mnie sam wygonili, że nie mogę nagrywać. I Aldi jest tańszy. Tak zazwyczaj można na zakupach, z tego co ja wiem, na swoim doświadczeniu, no to na jedne zakupy, powiedzmy za 30 euro, potrafiłem oszczędzić jakieś 5 euro różnicy. W Jumbo 5 euro więcej te rzeczy kosztowały, a tutaj taniej, więc jak ktoś chce oszczędzić i chciałby taniej kupować rzeczy, no to Aldi. Dodatkowo jest tutaj też, co można tutaj też znaleźć Lidla, ale nie wszędzie jest i jest Lidl też tani, coś jak Aldi. Można tutaj zyskać te 30-40 eurocentów na produktach. Da się, Aldi jest tańszy. Jak tylko mogę, to większe zakupy robię w Aldi. Chociaż nie ma tutaj takiej ilości produktów jak w sklepie Jumbo, ale zawsze jest to taniej. Mam nadzieję, że pomogłem tym filmem wam zobaczyć, jak wyglądają tutaj te ceny. Na początku powiedziałem wam też o zarobkach, a film powstał dzięki komentarzowi od widza, za co bardzo dziękuję. Pozwoliło mi to nagrać fajny i ciekawy, mam nadzieję, dla was film, vlog. A no i co, widzimy się w następnym vlogu. Zobaczycie, piszcie, co tam chcecie, żebym nagrał. Ja postaram się to zrobić. Do zobaczenia, trzymajcie się i do następnego odcinka.